Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, poproszę o wylosowanie sobie kolejności. Pierwsze pytanie. Transport publiczny. Wszyscy wiemy, że w naszym mieście jest to temat dość trudny. Brakuje miejsc parkingowych, często zakorkowane centrum i do tego stary tabor autobusowy, który zanieczyszcza miasto. Jaki pomysł ma pan, pani na poprawę jakości transportu publicznego i jaki pomysł na to, by zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego? Świetnie się składa, ponieważ jest to jeden z naszych punktów, naszych filarów programu. Otóż nasz pomysł jest wbrew pozorom prosty, ale też złożony. Mamy oczywiście plany wybudowania parkingów, tak jak to zostało przez Radę Miejską podjęte w ciągu w ostatnim roku. Są plany wybudowania tych parkingów we współpracy z powiatem. Są plany wybudowania parkingu na Michejdy, plany uporządkowania parkingu na Miarki i plany wybudowania parkingu w dawnym amfiteatrze. Czy z wszystkimi tymi planami się zgadzam? Pozwolę sobie powiedzieć, że nie. Natomiast no, decyzja będzie należeć oczywiście do Rady Miejskiej. Jeśli chodzi o dalsze plany, to jest zorganizowanie takich parkingów, żebyśmy do Cieszyna nie musieli wjeżdżać aż tak w centrum głęboko, tylko zostawić samochody na przykład na ulicy Dojazdowej czy w części naszego targowiska, które w tej chwili już nie jest w pełni wykorzystane, a stamtąd, żebyśmy mogli dojechać autobusami. Oczywiście to zależy od tego, czy poprawimy sieć i nasze linie autobusowe, które w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, w opinii mieszkańców i w mojej opinii również, nie jeżdżą po takich trasach, jakich byśmy sobie życzyli i z taką częstotliwością, jakbyśmy sobie życzyli. Na ostatniej Radzie Miasta zadałam pytanie, kiedy nasz Zakład Gospodarki Komunalnej postanowi wymienić nasze autobusy i jak długo jeszcze potrwa ta sytuacja, że autobusy są przestarzałe, psują się na drodze. Natomiast no, odpowiedź nie zadowoliła mnie, ponieważ 3 lata w takiej perspektywie to jest za długo. Szanowni Państwo, tak jak tutaj już wspomniała Gabrysia, no jest to problem dość złożony. Po pierwsze mamy zakorkowane miasto dość dobrze, jeśli chodzi o rotację na parkingach, jest bardzo słabiutka. Jeśli chodzi o możliwość wybudowania no, parkingów wielopoziomowych, tak jak mówiłem, to największa szansa na to, żeby zrobić to w kooperacji ze starostwem. Bo około taki koszt wybudowania takiego w jednego parkingu, niestety gdzieś około 6 do 8 milionów złotych oscyluje. Więc trzeba mieć uwagę, że niestety Unia już jakby przestała dofinansowywać te twarde projekty w zakresie budowy takiej infrastruktury. Trochę też gdzieśmy to przegapili, gdyż na przykład można było w pewnym czasie wbudować przy okazji na przykład w remontów różnych instytucji kultury, to jak to zrobiło, bo Bielsko obok swojego domu kultury wybudowało też taki parking w ramach projektu europejskiego. Więc na pewno, jeśli będziemy budować, to tak jak powiedziałem, w kooperacji ze starostwem, no sami na dzień dzisiejszy, patrząc na nasz budżet, nas na to nie stać. Aczkolwiek jest kilka innych rozwiązań, tak jak mówię, musimy spowodować, żeby ta rotacja w centrum miasta była większa. Jeśli chodzi o transport publiczny, proszę Państwa, no przekapiliśmy przynajmniej ze 2-3 projekty, w których mogliśmy takie autobusy ekologiczne zakupić. Na moje pytanie do pana prezesa, dlaczego, no, to odpowiadał,
że nie było woli Urzędu Miasta, żeby w taki projekt iść. No, trudno. Ale tak stoimy przed tym, bo Tabor się starzeje, więc nie mamy innego wyjścia, niż te autobusy wziąć i kupić. Chodzi też o skomunikowanie części, które jeszcze nie są, czyli na przykład ulicy Sikorskiego i tych rejonów, gdzie mieszka masę ludzi starszych. No i niestety tam nie ma tych połączeń, choć już takie autobusy małe mamy. Dziękuję. Proszę Państwa, transport publiczny w Polsce to jest jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin. Ten problem, o którym tu jest mowa, dotyka każdego z miast. I jeżeli jesteśmy gdzieś w tych miastach większych, widzimy w ogóle, co się dzieje. Kwestia wymiany taboru, no jest tu pan starosta Mirek Kożdoń i zna wiele spraw, więc był taki w ramach środków Unii Europejskiej można było pozyskać pieniądze w dziale transport. Oczywiście jak przyszło do mnie PKS, no to mówię, słuchajcie, przyszliście 2 lata za późno, bo powoływali się na Bielsko. I wiele miast z tego skorzystało. Więc myślę, że tutaj coś zostało jakby przespane. Ja nie chcę oceniać, bo być może były inne ważniejsze potrzeby. Zawsze ta kołdra jest krótka. Kwestia transportu publicznego znajduje się również w mocnym zainteresowaniu Komitetu Wyborczego, z którego startuję. Myśmy o tym rozmawiali. Ja nie, może nie jestem tutaj ekspertem, ale są ludzie, którzy na ten temat wiele wiedzą. Rzeczywiście pod tymi sprawami warto się podpisać. Pytanie jest tylko o pieniądze i tereny. Myślę, że tutaj należy przejrzeć całość planu strategii miasta, popatrzeć tam. Są z mojego rozeznania, jak byłem starostą, tereny, które można wykorzystać. Chociażby targowisko dawne i nie wiem, czy tam to mocno żyje, czy nie. Natomiast jest również o tym, tutaj nikt nie wymyśli prochu. Jest kwestia również tej rotacji w środku miasta, jest kwestia dobrego skomunikowania linii, jest rzeczywiście, mamy politykę senioralną, prawda, w mieście, mamy starzejące się społeczeństwo, jest kwestia dostosowania transportu do potrzeb tych ludzi, bo oni najczęściej też z niego oprócz młodzieży korzystają. Dziękuję. Dziękuję. Kołdra jest za krótka dla tych, którzy pod nią leżą. Wielu pod nią w ogóle nigdy się nie znalazło. W 2012 byłam z tymi ludźmi, którym zlikwidowano PKS. Chcę powiedzieć, że my mamy bardzo konkretny pomysł na komunikację. Nie będę mówić o parkingach. One nie rozwiążą nawet chociażbyśmy, nie wiem ile ich postawili. Liczba samochodów czy ilość samochodów będzie rosnąć wraz z tym, ile tych parkingów postawimy. Parkingi trzeba postawić tam, gdzie jak wskazują właśnie ci, którzy są w samorządzie, są możliwe, są miejsca, więc nie muszę się nad tym pochylać. Nasza propozycja wynika jak każda inna. O cokolwiek byście nas Państwa nie zapytali, powiem tak. Dla nas miasto jest dobrem wspólnym i każdy mieszkaniec i każda część, jak już powiedziałam, jest równie ważna. W związku z czym miasto rzeczywiście musi być w całości połączone. Nie może być dłużej tak, że Bobrek Zachodni jest odcięty od Bobrka Wschodniego i są, autobusy muszą łączyć w jakiś sposób. Tak samo Zamarska, gdzie z działki człowiek chce wrócić z jabłkami, albo po wypiciu piwa też nie ma jak wrócić, bo nie każdego na taksówkę stać. Nasz pomysł na komunikację, transport publiczny jest łączący coś bardzo lokalnego, czyli język, Gwarę Cieszyńską, z produktem, który może być ponadlokalny, który może być po prostu modny. Cieszyn stanie się wtedy interesujący dla potencjalnych inwestorów, kiedy stanie się po prostu modny. Więc mamy DWM-kę czy PWM-kę, czyli Dosz Wielomosz albo Płać Wielomosz. Taka nazwa lokalna, natomiast nie chcemy ze względów edukacyjnych od razu wprowadzać transportu za darmo, dlatego że Polacy są narodem, który się bardzo długo uczy, u nas nie ma takich programów, które by nas zmuszały do długiej edukacji, w związku z czym trzeba wziąć pod uwagę, że za darmo to niekoniecznie. Powiem, że mamy źródła finansowania, to nie jest prawda, że nie ma już żadnych dofinansowań. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program System Zielonych Inwestycji, bezmisyjny transport publiczny, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pakiet dla miast średnich, Państwowy Fundusz Celowy, Fundusz Dróg Samorządowych.
Szanowni Państwo, transport publiczny uważamy za rzecz najważniejszą, która może scalać nie tylko Cieszyn, ale może scalać Śląsk Cieszyński. To jest zupełnie taki priorytet, w oparciu o który będziemy, o który budujemy tą kampanię wyborczą i co chcielibyśmy realizować w przyszłości. Chcemy, żeby to był system powiązany, zaczynamy od kolei. Walczyliśmy wszyscy o tą kolej, serdecznie tutaj dziękuję wszystkim opcjom politycznym, od lewej strony po prawą stronę. Dziękuję posłom Parlamentu Europejskiego, posłom do naszego parlamentu w tą walkę o kolej w roku 2015, ale też wcześniej, bo to trzeba uczciwie powiedzieć, też wcześniej włączały się różne środowiska. W roku 2015 zostaliśmy skreśleni z mapy kolejowej Śląska Cieszyńskiego, to znaczy został skreślony ten odcinek Cieszyn-Bielsko. Dzięki współdziałaniu, o którym nieustannie będę powtarzał, udało się na nowo przywrócić ten odcinek i wszystko wskazuje na to, że w roku 2021, takie są plany, być może z opóźnieniem w 2022, odcinek kolejowy Cieszyn-Goleszów powstanie. Mam ze sobą pismo, które powstało w ostatnich dniach, ponownie popierające połączenie Goleszowa albo dalej Skoczowa z Bielskiem ze strony miasta Bielsko-Białą. Różnymi siłami staraliśmy się to uruchomić. W tej chwili remontujemy, właściwie kolej remontuje odcinek linii 90 łączący Cieszyn ze Brzydowicami. Trochę tego czasu jest mało, żeby mówić o transporcie, wobec tego bardzo szybko. Musimy wyznaczyć sobie, co dotyczy kolei, co linii autobusowych łączących poszczególne miejscowości. Dalej, w jakim zakresie potrzebujemy miasta, patrzę na ten czas. I teraz konkretne postulaty. Chcemy wysłać do kandydatów, do Rady, do Sejmiku Województwa Śląskiego ankiety, kto popiera, kto będzie walczył o to połączenie. Do końca grudnia chcemy powołać zespół roboczy, który będzie spinał te trzy poziomy komunikacji, a w marcu chcemy Państwu przedstawić wyniki tej pracy. Dziękuję.